Z jednej strony jest całkowity zakaz wchodzenia rodziców do szkoły i o tym rodzice wiedzą, bo im się nie pozwala wchodzić. Narysuje się jakąś tam linię i tylko do tej linii w holu mogą odprowadzić dziecko, ktoś tam odbierze i koniec. Dalej nie mogą wejść. A z drugiej strony, jak się dowiedzą, że szkoła wynajmuje po prostu osobom z zewnątrz, oczywiście dyrektor też chce mieć pieniądze, jak tutaj koledzy słusznie zauważą, ale może później z tego powodu mieć problem, bo ktoś jako rodzic nie może wejść do szkoły i zaprowadzić dziecko z pierwszej czy drugiej klasy, a jako wynajmujący zapłaci i sobie będzie wchodził do szkoły. Tu może być problem. Ale... No, różnica oczywiście w tych wchodzących jest taka, że wynajmujący płacą, rodzic nie płaci. I rozumiem, że wynajmujący w tym roku płacą więcej, bo płacą za dezynfekcję. I to jest oczywiste dla mnie, z tego co wiem, to bardzo wielu dyrektorów w koszlach wynajmu umieszcza również koszty dezynfekcji, co jest oczywiste.